Piotr Zychowicz, Historia Realna. Witam Państwa. Kolejna dyskusja historyczna. Tym razem będziemy rozmawiali o człowieku, o generale Andrieju Własowie, o tragedii tego rosyjskiego oficera, przez jednych komunistów, Stalina, uznawanego za największego zdrajcę, przez innych swoich żołnierzy, rosyjskich patriotów, za bohatera. Gościem jest znany Państwu znakomicie, częsty gość w naszym programie, Arkadiusz Karbowiak. Witam serdecznie. Witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Historii Realnej. I zanim oddam Panu głos, proponuję rozpocząć nasz program od opowieści. Przenieśmy się, drodzy Państwo, wszyscy nad rzekę Wołchow do 12 lipca 1942 roku. Tam właśnie zniszczona została armia sowiecka, która dostała się w kleszcze niemieckie, zamknięta została w kotle i przy pomocy ognia artyleryjskiego i kolejnych natarć niemieckich unicestwiona. I tego właśnie dnia, 12 lipca 1942 roku, grupa poszukiwawcza Wehrmachtu jeździła na terenie bitwy, gdzie już wygasły walki, i w pewnym momencie kolumnę samochodów zatrzymał chłop miejscowy, który powiedział niemieckim oficerom: u mnie w stodole ukrywają się bolszewicy. Chłop i baba. Zaintrygowani tematem, oficerowie niemieccy razem z żołnierzami zeskoczyli z tych samochodów, pobiegli do tej stodoły, otworzyli bramę, a tam stamtąd wyszedł wysoki, wysoki oficer, no co najmniej dwumetrowy, z rękami podniesionymi do góry. Koło niego piękna maruszka, rosyjska żołnierka, byśmy to nazwali, jak, panie Arkadiuszu, wojenna żena, tak? To było modne w Armii Czerwonej. I on łamanym niemieckim powiedział: Nicht schießen, ich bin General Własow. I tak rozpoczyna się ta historia. Generał Andrzej Własow wpadł w ręce Niemców 12 lipca 1942 roku, dostał się do niewoli. I zanim opowiemy o tym, kim, co się stało z generałem Własowem, jak wyglądała tego epopeja, panie Arkadiuszu, kim, co to był za oficer, jaką miał historię służby? Średni, wybitny, mało utalentowany, jak pan by go ocenił? Ja tylko dopowiem, że to zatrzymanie generała Własowa nastąpiło w zasadzie jeszcze przed tym, niczym dostał się w ręce niemieckie, ponieważ on pojawił się w tej wsi, w której zamknięto go wraz z ową kobietą w tej stodole, a zamknęły go miejscowe struktury samoobrony, a więc takich nieformalnych oddziałów wiejskiej samoobrony powołanej przez władze niemieckie do walki z miejscową komunistyczną czy bolszewicką partyzantką. I to właśnie ci ludzie zatrzymali Własowa, poinformowali naczelnika wsi o tym i on zamknął go w jednej ze stodół. I dopiero informacja została skierowana do władz niemieckich i Niemcy de facto przyjechali już po... na gotowe. Tak jest. Ja się śmieję z tego, bo to najlepszy dowód na to, jak rosyjscy chłopi kochali system bolszewicki, który miał być rajem dla nich po straszliwych opresji systemu carskiego. No właśnie w ten sposób, że jak gdzieś jakiś bolszewik się pojawiał we wsi, to albo go Niemcom wydawali, albo sami załatwiali to przy pomocy siekier i właśnie broni posiadanej przez tą samoobronę. Ale wracam do mojego pytania. Mówimy, panie Arkadiuszu, o człowieku nietuzinkowym, bo to jest... zbawca Moskwy, człowiek, który obronił w 1941 roku stolicę Związku Sowieckiego przed Niemcami. To w ogóle jest żołnierz Armii Czerwonej od roku 1918, a więc jako młody człowiek wstąpił do oddziałów bolszewickich i w czasie wojny domowej w Rosji, toczonej w latach 1917-20-21, walczył po stronie czerwonych i awansował w tej hierarchii wojskowej. Został zawodowym żołnierzem. Awansował aż do stopnia generała, dowodząc różnymi związkami, oddziałami
Był doradcą w 1938 roku skierowanym do pomocy generałowi Chiang Kai-shekowi, a więc szefowi chińskiego Kuomintangu w czasie wojny domowej, która z kolei toczyła się wówczas w Chinach oraz wojny chińsko-japońskiej. Powrócił potem do kraju i tak jak był pan łaskaw wspomnieć, no, odegrał znaczącą rolę i w trakcie walk toczonych na Ukrainie, a więc na południowym odcinku frontu w 1941 roku, potem dowodził 20. Armią w czasie walk na przedpolach Moskwy i w roku 1942 został dowódcą 2. Armii Uderzeniowej i zastępcą dowódcy frontu wołchowskiego. To jest z kolei północny odcinek frontu. No i tam po zniszczeniu tego związku taktycznego, jakim była 2. Armia Uderzeniowa, dostał się do niemieckiej niewoli. Przyjął go dowódca 18. Armii, generał Georg Lindemann. Przeprowadził z nim rozmowę. Panie Kaliszu, zanim opowiemy o tych losach, to jeszcze dodajmy, że no, po zwycięstwie w bitwie o Moskwę, odparciu Niemców, dostał order Lenina, zresztą chyba parę razy ten order dostał, podobno w prasie sowieckiej, wprawdzie i tam czy w innych gazetach było zdjęcie, jak osobiście towarzysz Stalin gratuluje generałowi Własowowi i go dekoruje, no więc jednym słowem sowiecki gieroj. A tutaj nagle, no nie ukrywajmy tego, że Niemcy czekali na Własowa, chociaż nie wiedzieli, że on będzie akurat nazywał się Własow. Liczyli na to, że prędzej czy później w ich ręce wpadnie jakiś ważny oficer wysokiego szczebla Armii Czerwonej. I on dostał kryptonim Jeniec 16901, natomiast miał zostać antystalinem. Czyli to była koncepcja wymyślona przez konserwatywnych oficerów Wehrmachtu, którzy, no właśnie, liczyli, że Związek Sowiecki można pokonać tylko, jeżeli się wyciągnie rękę do Rosjan i stworzy, jak rozumiem, jakąś strukturę rosyjską. I chciałbym, żeby pan teraz przeprowadził nas trochę przez ten gąszcz rozmaitych koncepcji III Rzeszy, jeżeli chodzi o politykę na terenach Związku Sowieckiego. To były zasadniczo trzy takie koncepcje. Gdyby pan mógł przedstawić, jak one wyglądały i na czym polega różnica między nimi. Tak, no pierwsza koncepcja związana była z osobą kanclerza Adolfa Hitlera. Była koncepcja dotycząca stworzenia na okupowanych terytoriach byłego Związku Sowieckiego Lebensraumu, czyli niemieckiej przestrzeni życiowej. Niemcy mieli te obszary zagospodarowywać, dominować na nich, stworzyć, nie wiem, coś w rodzaju jego systemu kolonialnego na wschodzie. Tak, jak wejdę panu w słowo, Hitler powiedział, Wołga będzie naszym Gangesem. Tak, dlatego, że wzorował się jak gdyby tutaj na tych doświadczeniach brytyjskich kolonii, Indie, gdzież inne kolonie w Azji. No i uważał, że coś podobnego można stworzyć właśnie na okupowanych obszarach ZSRR. No nie trzeba jak gdyby nie dostrzegać tego, że ta koncepcja polityczna całkowicie odrzucała możliwość współpracy z narodami zamieszkującymi terytoria Związku Sowieckiego. Hitler nie zamierzał ani odbudowywać państw istniejących przed wojną, a więc Litwy, Łotwy, Estonii, a więc państw bałtyckich, ani nie zamierzał odbudowywać Ukrainy, ani budować państwowości białoruskiej. No, nie mówiąc już o rosyjskiej. Ale to rosyjski w ogóle nie brał pod uwagę, uznając, że jak gdyby Rosjanie są głównym geopolitycznym przeciwnikiem, a więc tutaj tą wyznawał także bliską i Polakom koncepcję, czy biała, czy czerwona Rosja jest zawsze Rosją wrogą. No tak, ale to na tym polega nieszczęście, jeżeli tak można powiedzieć, operacji Barbarossa, kiedy to Niemcy w pierwszych dniach, tygodniach tej kampanii wkraczają na tereny Związku Sowieckiego, no i ku zdumieniu zwykłych żołnierzy
dochodzi do scen, kiedy to kołchoźnicy, chłopi, ale w miastach też to ma miejsce, przedstawiciele wszystkich wyznań, chociaż wyznań to może źle powiedziane, narodowości Związku Sowieckiego wychodzą, poza Żydami oczywiście, z oczywistych powodów, wychodzą na ulicę, witają Niemców jako wyzwolicieli. No właśnie, nie przecież z tego powodu, że nagle wszyscy obywatele Związku Sowieckiego są hitlerowcami, tylko z tego powodu, że po rządach bolszewickich, czyli gułagu, terrorze GPU, kolektywizacji, zniszczeniu kościołów wszystkich, i prawosławnego, i katolickiego, i wszystkich innych, no po prostu ci ludzie oczekują jakiejkolwiek wojny, jakiegokolwiek wyzwolenia od kogokolwiek, prawda? No a ta koncepcja, o której pan mówi, po prostu odtrąciła tą dłoń wyciągniętą przez dziesiątki milionów wschodnich Europejczyków wobec Niemców. Jeden terror czerwony został zastąpiony terrorem brunatnym. Rozpoczęła się straszna eksploatacja tych terytoriów. No i krótko mówiąc, byli jednak ludzie w Niemczech, i to jest właściwie najważniejsza rzecz dla naszej dyskusji o Własowie i jego losach tragicznych, no ale byli ludzie w III Rzeszy, którzy dostrzegali, że ta polityka jest nie tylko niemoralna, zbrodnicza, ale również nie jest po prostu pragmatyczna, jest samobójcza. I tu mam do pana prośbę o przedstawienie krótkie dwóch alternatywnych koncepcji do koncepcji Lebensraum firmowanej przez Himmlera i Hitlera. Alternatywną była koncepcja ministra do spraw okupowanych obszarów wschodnich, szefa Ostministerium, czyli Alfreda Rosenberga, zresztą człowieka, który urodził się na terytoriach dawnego Imperium Rosyjskiego. Tak, był ryskim Niemcem. Był ryskim Niemcem. No, w jego jak gdyby oczach należało rozpocząć współpracę z wszystkimi nierosyjskimi narodami zamieszkującymi terytoria Związku Sowieckiego, a więc odtworzyć państwa bałtyckie, stworzyć niepodległą Białoruś, Ukrainę, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, także tworzyć państwowość, czy odtwarzać państwowości na terenie Azji Środkowej, Turkmenistan. Więc był jak gdyby zwolennikiem współpracy z narodami nierosyjskimi, natomiast Rosjan jednak mimo wszystko właśnie postrzegał jako ten naród, który jest narodem będącym geopolitycznym przeciwnikiem. No tak, a tu się narzuca się analogia z programem Piłsudskiego. To znaczy, można powiedzieć, że Alfred Rosenberg jest takim, może źle powiedziane, ale... Koncepcja jest jakby tak. Rozprucia Rosji w szwach narodowościowy. Tak, Piłsudski chciał to zrobić z Rosją. Rosenberg ze Związkiem Sowieckim, krótko mówiąc, stworzyć Ukrainę. To było Rosenberga największą, był największym ukrainofilem właśnie. To była jego koncepcja. W jego dziennikach wyraźnie widać, że to jest ta jego idea fix. Tworzymy olbrzymią, potężną Ukrainę jako przeciwwagę dla Rosji. Tworzymy Białoruś oczywiście, tam jakąś formę Federacji Bałtyckiej, jakieś tam Kurlandii, to różne tam miał na to pomysły. Kaukaz, o tym też Piłsudski mówił, no czyli krótko mówiąc, otaczamy Rosję pierścieniem państw, wyrywamy te państwa z jej pazurów i tworzymy właśnie, tak jak Piłsudski chciał te państwa tworzyć w federacji z Polską, no to oczywiście Rosenberg w jakiejś federacji czy innym związku sojuszniczym z III Rzeszą. Natomiast jeszcze jest i trzecia koncepcja, i tu właśnie docieramy do tych oficerów konserwatywnych Wehrmachtu, którzy właśnie czekali na tego Własowa, aż wreszcie się dostanie do ich niewoli. Jaki pomysł mieli oficerowie wyższego stopnia, dodajmy z reguły arystokraci, członkowie, ludzie, którym nieobcy był stary duch pruskiej armii. To właśnie też z tych środowisk wypływały koncepcje dotyczące oparcia się o przywództwo rosyjskie, a więc uważali, że pokonanie Związku Sowieckiego, ustabilizowanie sytuacji na obszarach okupowanych jest niemożliwe bez odtworzenia jakiejś państwowości rosyjskiej, oczywiście ograniczonej w stosunku do terytoriów czy Imperium Romanowych, czy Związku Sowieckiego, ale jednak konieczne jest, aby pokonać Rosję. Trzeba to zrobić tak naprawdę rękami
samych Rosjan i widzieli sens i potrzebę zbudowania jakiejś formy rosyjskiej państwowości i czekali na ten dogodny moment, kiedy pojawi się przywódca, który byłby w stanie to uczynić. I ta połowa roku 42, tenże przełomowy lipiec, był właśnie takim znaczącym momentem, bo to w rękach niemieckich znalazł się człowiek, który chciał zostać rosyjskim przywódcą antybolszewickim, a wywodził się on, trzeba pamiętać, właśnie z tych bolszewickich elit wojskowych, politycznych, które przez ostatnie 20 lat w Rosji bolszewickiej, a potem w Związku Sowieckim sprawowały władzę. Tak. I Własow znalazł się, no właśnie, między zwolennikami tych dwóch koncepcji, prawda? On dostał właśnie taką propozycję od tych oficerów Wehrmachtu, którzy się na nim roztoczyli swoją opiekę. On trafił do willi w Berlinie. Znaczy on, żeby tak uściślić, tej propozycji nie dostał, ponieważ on sam, trafiając do pierw twierdzy Bojen w Giżycku, a potem do Winnicy, to był taki obóz dla oficerów sowieckich wyższych stopni, sporządził tam memoriał wspólnie z pułkownikiem Bojarskim, zamordowanym potem w maju 1945 roku w okolicach Pragi przez czeskich powstańców dowodzonych przez sowieckiego oficera. I ten memoriał skierował do władz Rzeszy Niemieckiej. On nie dostał na niego żadnej odpowiedzi i jak gdyby powtórzył to potem w takich sformułowaniach, które skierował do, można nazwać listem, który skierował do Wydziału Propagandy OKW i wtedy dostrzeżono właśnie w tych strukturach Oberkommandor der Wehrmacht, że jest osoba, która jest potencjalnie zainteresowana, bo właśnie w tych memoriałach sugerował konieczność na początku odtworzenia armii rosyjskiej pod niemieckim jakby patronem. No tak, bo on był, miał dwie zasadnicze dwa zasadnicze pomysły. Państwo rosyjskie, antybolszewickie, antysowieckie, Rosja wyzwolona spod bolszewickiego jarzma, no i oczywiście armia jako narzędzie, którym to państwo można zbudować. No tutaj też był bliski w tych swoich koncepcjach Własow do, czy do Piłsudskiego, czy do Studnickiego, który podczas kolei I wojny światowej miał tego typu pomysły. No i, ale jest problem. To znaczy, o ile ci przedstawiciele trzeciej koncepcji, o której pan mówił, czyli oficerowie, i tu ciekawe, pojawiają się te mniej więcej te same nazwiska, które potem się pojawiły w kontekście zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku. Stauffenberg, Treskow, ci wszyscy oficerowie, którzy służą na froncie wschodnim, no oni przyjęliby takie rozwiązanie z otwartymi rękami. Oni rozumieją, że tych milionowe rzesze jeńców, które poddały się Niemcom, zamiast głodzić i mordować w obozach koncentracyjnych, bo tak trzeba nazwać te obozy jenieckie, które stworzono dla tych nieszczęśników, to trzeba ich po prostu zerwać im czerwone gwiazdy z czapek, przyczepić dwugłowego orła, zastąpić czerwony sztandar trójkolorowym rosyjskim sztandarem, puścić na front, ogłosić wielki manifest wyzwoleńczy i wygrać wojnę. No ale problem polega na tym, że mimo, że sytuacja wojenna nie jest tak znakomita, jak Hitler by oczekiwał, nie udało się rozbić Rosji szybkim uderzeniem i wielkim blitzkriegiem, no to nadal przedstawiciele tej koncepcji Lebensraum numer jeden są najbliżej ucha Hitlera, tak bym powiedział. No i właściwie co? I akcja, operacja Własow jest zablokowana przez Führera, tak? On mówi, panowie, nie robimy tego. Nie, to początkowo ta cała koncepcja wykorzystania generała Własowa otrzymała zielone światło. On trafił do takiej szkoły, w której w Debendorfie był wschodni oddział propagandowy specjalnego znaczenia. Tam ulokowano wielu wysokich rangą byłych sowieckich dowódców, którzy potem stanowili kadry właśnie tego
sławnego ruskie swobodne dwiżenie, czyli rosyjskiego ruchu wyzwoleńczego i byli bliskimi współpracownikami Własowa. I w Dabendorfie 27 grudnia 1942 roku zostaje podpisana deklaracja smoleńska. Ta deklaracja smoleńska ma zostać rozrzucona, ale po sowieckiej stronie frontu. I tak się dzieje w istocie, ale okazuje się, że w praktyce to rozpowszechnienie tej deklaracji ma miejsce także na terytoriach okupowanych. Co więcej, ułatwia się Własowowi możliwość kontaktu z miejscową rosyjską i nierosyjską społecznością, bo on występuje i na mityngach w Smoleńsku, w Rydze, w Pskowie, a więc w różnych miejscowościach. I w trakcie tych wystąpień no, formuje taki jasny i zdecydowany pogląd, iż Niemcy tutaj w naszym kraju są niejako gośćmi. I te informacje docierają do kanclerza Adolfa Hitlera, który w trakcie narady w czerwcu 1943 roku no, nakazuje zakończenie tego eksperymentu z Własowem, ponieważ po pierwsze uważa, że złamano jego jakby rozkazy dotyczące możliwości tylko i wyłącznie wykorzystywania propagandowego generała Własowa, propagandowego w sensie takim, że chciano tym skłonić do dezercji jak największą ilość żołnierzy armii sowieckiej. Natomiast no, Hitler, jak wiadomo, nigdy nie godził się na to, aby jakiekolwiek struktury parapaństwowe, quasi-państwowe rosyjskie mogły powstać na terenach okupowanych i nie chciał, aby w ogóle taką sugestię rozpowszechniać wśród społeczności rosyjskiej. To właśnie nie ma między nami, panie Arkadiuszu, kontrowersji. No właśnie na tym polega cała esencja sporu między Hitlerem, Himmlerem, a tymi oficerami pragmatycznymi, konserwatywnymi. To znaczy Hitler widział na początku we Własowie tylko narzędzie propagandowe, natomiast oni autentycznie uważali, że to porozumienie rosyjsko-niemieckie trzeba zawrzeć i tą armię rosyjską wystawić i jakąś Rosję stworzyć, prawda? Oni uważali, że plany Lebensraum i tak dalej, to są szkodliwe, utopijne mrzonki. Ja tutaj przytoczę dwie wypowiedzi charakterystyczne dla tych przedstawicieli koncepcji czarnego betonu, tak bym ją nazwał, czyli właśnie totalnej eksploatacji słowiańskich podludzi. Żadnej współpracy ze słowiańskimi podludźmi, mówił Adolf Hitler. Żadnych obietnic. Niech panowie oficerowie zajmą się prowadzeniem wojny, a nie mieszają się do polityki. To Hitler. A oto z kolei Himmler w październiku 1943 roku tak powiedział. Oto pan Własow z pychą właściwą Rosjanom i Słowianom zaczął nam opowiadać bajki. Mówi nam, że Niemcy jeszcze nigdy nie zwyciężyły Rosji i że Rosja może zostać zwyciężona tylko przez Rosjan. Już tylko tymi słowami, mówił Himmler o Własowie, człowiek ten dowodzi, jak wielką jest świnią. I to pokazuje chyba najlepiej nastawienie tego betonu właśnie narodowo-socjalistycznego do jakiejkolwiek myśli o ugodzie z Rosjanami, czy wykorzystaniu właśnie tych antysowieckich nastrojów Rosjan do walki z bolszewizmem. Ja wiem, że takim bezpośrednią przyczyną, która wywołała furię Hitlera, było podobno to, że jak Własow pojechał z taką inspekcją właśnie na gdzieś tam do jakichś terytoriów okupowanych przez Niemców, to jeden z generałów niemieckich urządził raut na jego cześć i wznosili tam rosyjscy i niemieccy oficerowie toasty za przyjaźń rosyjsko-niemiecką, co jak Hitler się dowiedział, dostał oczywiście szału. Podobno Himmler chciał wręcz zabić Własowa, tak? Hitler chciał go zamknąć z powrotem w obozie koncentracyjnym, ale... Jeniecki. W obozie jenieckim, tak, ale tak jak mówię, w przypadku jeńców sowieckich to jest różnica niewielka, natomiast panie Arkadiuszu, no następuje nagle cudowne przeobrażenie w roku 1944, jak rozumiem, kiedy już naprawdę wokół szyi Hitlera, Himmlera i całej III Rzeszy zaczyna zacieśniać się pętla szubienicy, no to i okrążenia
alianckiego, no to nagle Własow wraca do łask, tak? Rozumiem, że nawet ci najbardziej zatwardziali zwolennicy Lebensraum w końcu pogodzili się i postanowili zagrać kartą Własowa. Generalnie karta rosyjska była już w użyciu wcześniej, przed tym sławetnym spotkaniem z 16 września 1944 roku, kiedy to Reichsführer SS Himmler spotkał się z generałem Własowem. Ten sam Himmler, dodajmy, który rok wcześniej nazywał go wielką świnią. Tak. Zmieniły się, że tak powiem, zmieniła się sytuacja na froncie. Większość przywódców III Rzeszy miała już świadomość niebezpieczeństwa klęski, która nadchodzi, i starano się wykorzystywać do tego, aby tą klęskę opóźnić, aby odwrócić tą złą pasę wszelkich możliwych koncepcji. No i jedną z tych koncepcji było właśnie przywrócenie do łask generała Własowa. Ja nie bez kozery mówiłem o tym, że ta karta rosyjska była już w grze wcześniej, przed tym spotkaniem, bowiem w roku 1941 na terenach Łokot oficerowie niemieccy utworzyli taką Republikę Łokocką. Na początku na czele tej republiki stanął Woskobojnik, ale został jako burmistrz łokocki, został zamordowany przez sowieckich partyzantów i zastąpił go Bronisław Kamiński. Stworzył tam o nim jeszcze będziemy rozmawiali, bo to ważna postać dla naszej opowieści. Stworzył taką milicję, która potem się przekształciła w Ruskie Swobodne Narodne Armię, a więc Rosyjską Ludową Armię Wyzwoleńczą. I w połowie 1944 roku te jednostki RONA zostały przyjęte do struktur Waffen-SS, tworząc brygadę szturmową SS RONA. I ta jednostka od 4 sierpnia 1944 roku rozpoczęła udział w tłumieniu powstania warszawskiego, wchodząc do miasta od strony Ochoty. No, konkretnie nie była to cała RONA, ale 1700-osobowy pułk dowodzony przez Waffen Sturmbannführera Iwana Frołowa. Tak, tak, to rzeczywiście zapisała RONA straszliwą kartę w historii Polski. Babcia mojej żony, która, uwaga drodzy Państwo, ma 100 lat, równiutko, była na Ochocie właśnie w trakcie powstania warszawskiego z małym synkiem na rękach i przeszła przez całą tą Golgotę, to znaczy właśnie żołnierze Kamińskiego, RONA wypędzili razem z innymi mieszkańcami tej kamienicy ją na tak zwany Zieleniak, gdzie utworzono taki przejściowy obóz, i opowiadała, że ta noc na Zieleniaku to był po prostu koszmar. Oni ci byli pijani, rabowali biżuterię kobietom, wciągali młode dziewczyny do bram okolicznych, oczywiście tam dokonywali gwałtów sadystycznych, no jakaś po prostu koszmarna formacja. Ale, i tu docieramy do właśnie interesującej sprawy, to znaczy przez to zbieg okoliczności, to znaczy to, że to była RONA, taki był skrót tego, a armia, o czym zaraz opowiemy, założy stworzona wreszcie przez generała Andrieja Własowa, nazywała się podobnie, bo ROA, czyli Rosyjska Wyzwoleńcza Armia po prostu, to doszło do takiego mitu, który powstał, to znaczy, że to Własowcy, w cudzysłowie, tłumili powstanie i to Własowcy dokonywali tych wszystkich potworności na terenie Ochoty. No ale oczywiście to była zupełnie inna formacja. Kamiński nigdy nie podlegał Własowowi. I co ciekawe, ten Kamiński został zlikwidowany zresztą przez Niemców, bo jak głosi legenda, nawet oni uznali, że jest on nie tylko patologicznym sadystą, złodziejem, ale człowiekiem, którego najlepiej po prostu się pozbyć, ale ten mit pokutuje do dzisiaj. Sam słyszałem jakiś czas temu właśnie o strasznych Własowcach, którzy powstanie warszawskie tłumili, a w rzeczywistości jest to po prostu pewna zbieżność nazw. To nieporozumienie oczywiście. Te formacje, które potem weszły w skład sił zbrojnych KONR, czyli Komitetu Oswobodzenia Narodów Rosji, czyli Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji,
a więc struktury, która powstała 14 listopada 1944 roku w Pradze na takim specjalnym zjeździe, bo to było właśnie pokłosie spotkania Własowa z Himmlerem. Takie zaplecze polityczne ruchu Własowa, konferencja, tak. Niemcy wydali wówczas zgodę na stworzenie, jak się okazało, trzech dywizji, a więc 600, 650 i 700 dywizji piechoty Wehrmachtu. To były jednostki złożone z żołnierzy rosyjskich, którzy wcześniej służyli w oddziałach tzw. Osttruppen, bo te wschodnie formacje tworzone przez Niemców do szczebla batalionów od roku, od końca roku 1941 dzieliły się na Osttruppen, czyli Ukraińców i Rosjan właśnie, i Ostlegionen, czyli wszystkich pozostałych, a więc Turkmenów, tak, nie będę tutaj Turkmenów, Gruzinów, Azerów, Ormian. Więc ci żołnierze weszli w skład tych trzech dywizji. One były nazywane siłami zbrojnymi KONR, albo w skrócie nazywano ich ROA. Tutaj jeśli chodzi o ROA i o te plakietki, które były przyszywane na mundurach niemieckich, tych wschodnich formacji, to przyszywano je od roku 1943, mimo że ta formacja od strony strukturalnej w ogóle nie funkcjonowała, nie istniała. A jeszcze zapytam a propos plakietek. To był, rozumiem, tutaj taka tarcza trójkolorowa w barwach Rosji i ROA jako skrót po prostu. Jakieś inne insygnie oni mieli na mundurach? No później oczywiście trójkolorowe, czasami flagi się zdarzały. Natomiast zasadniczo w zasadzie tym elementem takim to była ta naramienna tarcza. Jeszcze w kontekście Rona, bo ona z Warszawy została wycofana pod koniec sierpnia 1944 roku, trafiła do Campinosu. Później próbowano przekształcić tą brygadę w 29. Dywizję SS. Nie doszło, ten koncept nie doszedł do skutku. Jednostkę rozwiązano. Numer przejęła, jak wiadomo, włoska dywizja SS Italia. Natomiast żołnierze byłej Rony trafili między innymi do armii generała Własowa, a więc do pierwszej dywizji dowodzonej przez generała Siergieja Buniaczenkę, a konkretnie do 1602 pułku piechoty, który potem walczył, i to jest ciekawe, w Pradze. W maju 1940 roku. Zaraz powstanie praskie omówimy, bo to jest apogeum przecież tej całej historii, którą dzisiaj chcemy Państwu przedstawić. Natomiast wiem, że kiedy właśnie te takie niedobitki, czy też może inaczej, no tą hałastrę Rona, podkreślam, czyli właśnie ludzi Kamińskiego, którzy obłowili się w powstaniu. Kamiński został zabity przez SS, a oni przywiezieni zostali tam i przekazani oficerom generała Własowa. Jak oni zobaczyli to towarzystwo, nieogolone, obszarpane, w damskich sukienkach zrabowanych w Warszawie, po prostu spojrzeli na nich i na początku nie chcemy mieć nic z tymi zbirami wspólnego, prawda? Oczywiście przyjęli ich, nie mieli wyboru, musieli próbować zamienić się chociaż w żołnierzy, ale byli załamani poziomem tego wojska. Ale kiedy zastanawiam się, wie pan, nad tragedią generała Własowa, to jest to, że wzięto go do niewoli w lipcu 1942. Czekał do końca 1944 roku, żeby wreszcie ci idioci, bo inaczej nie jestem w stanie tego określić, mam na myśli tu i Himmlera, i Hitlera, i wszystkich tych innych twardorękich siłowników, tak byśmy powiedzieli, używając tego rosyjskiego określenia, na to, żeby oni raczyli zmienić zdanie. Jeżeli mogę mieć jakiś komentarz do tego, no to za późno i jeszcze raz za późno, tak? To znaczy to, co się mogło udać w 1941 roku, co by zmiotło bolszewizm po prostu, w 42 pewnie jeszcze tak, no ale bądźmy poważni, no 44, 45 rok, kiedy Sowieci, i to jest
informacja kluczowa, to znaczy w momencie, kiedy dostaje zielone światło wreszcie Własow, który dodajmy Hitlerem pogardzał i Himmlerem właśnie za ich głupotę i zbrodniczość również, no to wówczas całe terytorium sowieckie już zostało przez Armię Czerwoną odwojowane, w związku z tym nie ma już żadnych terytoriów rosyjskich, które by Niemcy mieli, no to tylko i wyłącznie rezerwuarem ewentualnych nowych rekrutów są co? Robotnicy przymusowi ewentualnie, którzy robotnicy przymusowi są w Rzeszy. I żołnierze formacji tych, o których wspomniałem, no, ogólnie nazwane trupem. Z jednej szklanki do drugiej. Natomiast, i to jest najbardziej przykre w tej całej historii, to znaczy, proszę powiedzieć, kiedy te dywizje ROA, które wreszcie zostały stworzone, w ogóle są gotowe i wchodzą do akcji, bo to jest najbardziej szokujące. Wchodzą do akcji bardzo późno, bo w marcu, kwietniu 1945 roku i to mowa tutaj o jednej dywizji, bo pozostałe dwie, no ta trzecia była w ogóle w momencie, nie skończyła jak gdyby tworzenia, ta struktura nie zakończyła procesu tworzenia się w momencie, kiedy wojna się zakończyła. I to jest najlepszy komentarz do tej historii. Proszę Państwa, marzec, kwiecień 45, trzecia Rzesza się wali, a oni wreszcie raczyli pójść po rozum do głowy, prawda? To jest tragedia Natomiast pierwsza dywizja uczestniczy w walkach właśnie nad Odrą, w okolicach twierdzy Kostrzyń, potem przesuwa się w kierunku protektoratu Rzeszy dla Czech i Moraw, unikając udziału w walkach na froncie. Denerwuje to oczywiście dowódcę grupy armii Mitte, feldmarszałka Ferdynanda Schernera, który próbuje generała Sergeja Budniaczenkę przywołać do porządku. Budniaczenko, trafiając na obszar okupowanych wówczas Czech, a więc protektoratu, nawiązuje kontakty z czeskimi organizacjami podziemnymi, podpisuje z nimi taką umowę 5 maja odnośnie ewentualności udzielenia przez żołnierzy dywizji pomocy w momencie, gdyby w czeskiej Pradze wybuchło powstanie. Tu trzeba powiedzieć o tym, że generał Własow nie był zwolennikiem wspomagania powstańców i w ogóle występowania zbrojnie przeciwko dotychczasowym niemieckim sojusznikom. Uważał, że w zasadzie sprawie rosyjskiej już to absolutnie nie pomoże. Natomiast Buniaczenko chciał jeszcze takim rzutem na taśmę w zasadzie wykorzystać fakt udziału żołnierzy w walkach przeciwko Niemcom do ewentualnie uznania ich jako siły sojusznicze, oczywiście uznania przez głównie aliantów zachodnich, no bo nie przez Sowietów. No i co, powstanie w Pradze wybucha, tak? I to jest niesamowita historia. ROA, rosyjska armia wyzwoleńcza z sztandarami rosyjskimi, rusza na odsiecz powstaniu i sceny są niesamowite. Na ulicach Pragi z jednej strony walczą SS-mani niemieccy, a przeciwko nim Rosjanie w niemieckich mundurach. To musiało wyglądać niesamowicie. No, walczyły jednostki pod beneszowskich poligonów, jednostki SS, między innymi Kampfgruppe Wallenstein. Tam w tej strukturze akurat o paradoksie znajdowali się Słowacy z dawnej Chlinkowej Gardy. No a po drugiej stronie, no oczywiście czwarty pułk SS Der Führera, więc elitarna jednostka wodząca się z drugiej dywizji pancernej SS Das Reich. Natomiast po drugiej stronie pierwsza dywizja sił zbrojnych KONR, właśnie dowodzona przez generała Siergieja Buniaczenkę. I te dwa dni, były, w których walczyli Własowcy, byli dwoma decydującymi dniami o tym, że to powstanie nie zostało utopione we krwi, a więc 6-7 maja. Czyli można powiedzieć, że żołnierze Własowa uratowali Pragę czeską przed losem Warszawy. No,
Być może, że tak powiem, Praga aż w takim procencie, jeśli chodzi o zniszczenia, nie podzieliłaby losu Warszawy, ale z pewnością powstanie zostałoby jeszcze tuż przed samym końcem wojny stłumione, gdyby nie interwencja wojsk generała Buniaczenki. Co do tego ja osobiście nie mam wątpliwości. Niemcy mieli olbrzymią przewagę, ściągnęli na siły, które dość łatwo sobie radziły z czeskimi powstańcami. Tam poza ludnością cywilną i policją, i żandarmerią protektoracką, która przeszła na stronę powstańców, też nie było żadnych konkretnych jednostek, tak, które mogłyby w sposób realny przeciwstawić się niemieckim oddziałom wojskowym. No tak. Czyli rosyjscy antykomuniści uratowali Czechów i jest taka scena, to chyba Józef Mackiewicz opisał i nie mogę jej zapomnieć do dzisiaj, a czytałem to lata temu, kiedy wdzięczni prażanie, oczywiście prażanki, wywieszają wszędzie trójkolorowe flagi rosyjskie, ale nagle, no oczywiście fetują swoich wyzwolicieli z armii Własowa, wszyscy są zachwyceni, cieszą się, ale nagle jest informacja o tym, że zbliża się Armia Czerwona do Pragi i wszystkie flagi, jak na zawołanie rosyjskie, znikają, a zamiast nich czerwone sztandary, portrety Stalina, no właśnie. I wkraczają bolszewicy, co robią formacje generała Własowa. Już dzień wcześniej, a więc 7 wieczorem opuszczają Pragę. W Pradze 8 trwa zawieszenie broni, więc także Pragę opuszczają siły niemieckie. Czeska Rada Narodowa zresztą sugeruje generałowi Buniaczence, wiedząc o tym, że nadchodzi Armia Czerwona, że warto byłoby jednak wycofać się z Pragi. Są mu wdzięczni, ale pragną zapomnieć o tym, że pomógł praskim powstańcom. Z oczywistych względów rozumieli, że wkraczające oddziały sowieckie i dowódcy sowiecki nie będą szczególnie ukontentowani faktem takim, iż to właśnie oddziały własowskie przyczyniły się do uratowania powstańców przed klęską. Stąd właśnie taka, a nie inna sugestia kierowana do dowódcy pierwszej dywizji. No i rzeczywiście Własowcy opuszczają Pragę, wycofują się, łączą się z generałem Własowem, dowództwo oddaje się w ręce Amerykanów i w trakcie przemieszczania się kolumny, w której znajduje się generał Własow, nagle drogę kolumnie zajeżdżają oddziały sowieckie. Własow zostaje zatrzymany przez Sowietów. Amerykanie de facto nie protestują przeciwko temu. Trafia do kwatery marszałka Koniewa, stamtąd przetransportowany jest do Moskwy i tam ma miejsce w roku 1946 jego proces, który kończy się dla niego i dla jego najbliższych współpracowników wyrokiem śmierci. Wyrokiem, który o paradoksie nie ustaliło tylko i wyłącznie kolegium wojskowe Związku Sowieckiego, ale wcześniej Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Sowieckiej Partii. Oni podjęli decyzję przed sowieckimi sędziami o tym, na jaką karę powinien zostać skazany Własow. No i tak w istocie się stało. 1 sierpnia 1946 roku w godzinach rannych, tuż po godzinie 5, Własow i jego współpracownicy zostali powieszeni. Głosi wieść, że na strunach, przynajmniej Własow został powieszony na strunie fortepianowej, a z tyłu jeszcze wbito mu rzeźnicki hak w potylicę. W zdjęciach, które są prezentowane przez stronę sowiecką, nie ma takich przerażających elementów. Natomiast zemsta Stalina dosięgnęła Własowa. Ja jestem osobiście przekonany, że to była ustawka, że Amerykanie wydali go w ręce organów, bo zresztą takie były ustalenia w Jałcie, tajnej umowy, że wszyscy obywatele Związku Sowieckiego, którzy wzięli udział w walce przeciwko Sowietom, z bronią w ręku po stronie Niemiec, zostaną wydani i rzeczywiście potem nie tylko Własow, ale w kolejnych latach wszyscy jego żołnierze, których dopadły amerykańskie i brytyjskie organy ścigania,
zostali wydani na kaźń. To prawda, ale na usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że Amerykanie proponowali jednak Wasowowi opuszczenie swoich żołnierzy i udanie się w głąb okupowanych wówczas Niemiec. A więc jakaś propozycja dobrej woli została wystosowana wobec generała. On oczywiście odmówił, bo chciał do końca otoczyć swoich żołnierzy opieką. Można powiedzieć, że nie wszyscy ci, którzy podlegali siłom zbrojnym Conru, zostali wydani przez stronę brytyjską czy amerykańską, bo i generał Holston Smyslowski, dowodzący jedną z jednostek rosyjskich, znalazł się w malutkim Liechtensteinie, którego to władze nie wbrew sugestiom strony sowieckiej nie zdecydowały się na wydanie owych rosyjskich antybolszewików. No tak, ale tam anglosasi nie mieli jurysdykcji, panie Arkadiuszu. Na to tym prawda. Polega paradoks, że demokraci Sowietom wydali wszystkich żołnierzy rosyjskich, a jedyna mała monarchia europejska się nie przestraszyła ryku niedźwiedzia sowieckiego. Ale jeszcze powrócę do informacji jeszcze jednej, mianowicie takiej, że korpus ochronny rosyjski w Serbii, który złożony był i z emigrantów, którzy opuścili Rosję po wojnie domowej i osiedlili się na terenie Jugosławii, ale nie tylko, bo i Rumunii, Bułgarii, Grecji, ale i złożony również z byłych jeńców, czerwonoarmistów, nie został wydany w ręce sowieckie. Ale na tej samej zasadzie nie został wydany SS Galicien, więc za którym wstawił się Anders, więc możemy to inny zupełnie temat i ja proponuję, żebyśmy robili jakieś dyskusje na ten temat, może wiosną, bo to jest bardzo ciekawy temat. Natomiast wróćmy do generała Własowa, człowieka, który rzeczywiście znalazł się w sytuacji tragicznej. To znaczy z jednej strony Hitler uważał go za podczłowieka i nie był dla Hitlera i Himmlera partnerem do dyskusji. Z drugiej strony Stalin i Beria za zdrajcę bolszewizmu i za najgorszego możliwego potwora. No i w związku z tym, a z kolei anglosasi byli wobec niego obojętni i w tej sytuacji Własow był skazany na klęskę i takie losy były jego, że musiał i nie było innej tutaj w tej sytuacji możliwości, że musiał przegrać, ponieść klęskę. Natomiast dużo się mówi o tym oficerze, dyskutuje się w Rosji na temat niego, są rozmaite poglądy na temat Własowa. Ja rozpocząłem to dzisiejsze nasze spotkanie i rozmowę od takiej opowieści, to chciałbym też, jeżeli pan pozwoli, skończyć taką opowieścią, bo żeby nasi widzowie zrozumieli, jakie były motywy, jakimi kierował się generał Własow, to warto przyjrzeć się jego życiu przed rokiem 42, przed tym, jak dostał się do niewoli niemieckiej i chciałem pokazać państwu kilka epizodów z życia Własowa, które wytłumaczą państwu. To nim, panie Piotrze, pan to uczyni, to warto jeszcze powiedzieć, że ostatnio doszło do takiej przepychanki na nawet poziomie międzynarodowym, ponieważ władze czeskiej Pragi, a w każdym razie jednej z dzielnic, gdzie walczyli właśnie żołnierze Armii Własowa w maju 1945 roku, oświadczyły, że zamierzają postawić pomnik bohaterskim żołnierzom pierwszej dywizji ROA. I to bardzo zdenerwowało prezydenta Rosji, Władimira Putina, który, jak wiadomo, sympatyzuje z mitem wielkiej wojny ojczyźnianej. Człowiek organów w końcu, prawda? Tak. I nie rozumie jak gdyby tego, że ten gest jest gestem skierowanym pod adresem prawdziwych rosyjskich patriotów, których uosabiali właśnie żołnierze owej pierwszej dywizji Konr. No ale Rosja nawiązuje współczesna mimo swojej nazwy i barw, które nawiązują do pięknych tradycji rosyjskich, do zupełnie innej, bardzo mało pięknej tradycji, czyli oczywiście jest przedłużeniem Sowietów, jeżeli chodzi o politykę historyczną, o czym pan mówił, ale nie tylko, bo i kadrowo to jest wszystko ze sobą powiązane. Natomiast wrócę do tych kilku historii, które przygotowałem. Pierwsza to jest rok 33. Własow siedzi, drodzy państwo, w swoim biurze, czy też w swoim gabinecie, jest oficerem wysokiego szczebla i jest z nim jego żona.
I Własow czyta gazetę, Prawdę, w której są informacje o tym, jaka wspaniała jest kolektywizacja. I Własow się wścieka i mówi, zobacz, jakie bzdury tutaj piszą do swojej żony. Przecież to jest horrendalne. Miliony ludzi konają z głodu. Ta kolektywizacja to jest jakieś wariactwo. To skończy się jakimś koszmarnym po prostu nędzą, kryzysem i w ogóle kołchozy to idiotyczny pomysł. I w tym momencie wkracza adiutant Własowa do gabinetu, żeby przynieść mu tam jakiś dokument do podpisania i natychmiast Własow zmienia, jak zaprogramowany robot, ton głosu i mówi, słusznie, zobacz kochanie, towarzysz Stalin dobrze miał rację, kiedy wprowadził kolektywizację. To jest wspaniałe, są jej efekty. Wychodzi ten adiutant, następuje taka chwila ciszy między Własowem a jego żoną i ona tak na niego patrzy, mówi, Andriusza, ty jesteś w stanie tak żyć? No. I to był taki jeden z momentów, kiedy Własow właśnie zdawał sobie sprawę, w czym on w ogóle istnieje, jaki system współtworzy. Zresztą dodajmy na marginesie, że Własow, kiedy zarobił pierwsze swoje poważniejsze pieniądze, to kupił swoim teściom, czyli rodzicom żony, krowę. Oni byli biedniakami, czyli biednymi chłopami, ale kiedy dostali od Własowa krowę, to przeskoczyli do kategorii kułaków. Właśnie przez tą krowę. I w trakcie kampanii rozkułaczania zostali po prostu wysłani na Sybir i zamordowani przez Sowietów. To jest taki drugi fakt z życia Własowa. Kolejny, no to jest oczywiście same okoliczności tego, jak Własow dostał się do niewoli. To znaczy on w tym kotle, w którym znajdowała się jego armia, udało mu się przebić niewielkie jakieś przejście i była szansa ewakuacji, wycofania tych ludzi, uratowania tych żołnierzy przed zagładą. I osobistą decyzją Stalina zostało to odrzucone, bo Stalin, zresztą tak jak Hitler, był zwolennikiem tej koncepcji, nie cofamy się nawet o krok. I wolał, żeby ci wszyscy ludzie zginęli, żeby cała armia została pobita, niż żeby ich uratować. To też było szokiem dla Własowa, który wcześniej przeżył czystkę przecież straszliwą. Wielu jego przyjaciół, kolegów z szeregów zostało zgładzonych przez bolszewików w straszliwej czystce w Armii Czerwonej w latach 37-38. Także każda rodzina w Związku Sowieckim albo miała kogoś zamordowanego, albo miała kogoś, kto siedział w gułagu, w łagrach. Sowieci, okupując Rosję i wszystkie inne państwa, które dostały się pod ich władzę, dokonywali tam potwornych zbrodni, wpędzali tych ludzi w nędzę, terroryzowali ich. I taki, drodzy państwo, jest powód, dla którego generał Własow przeszedł na stronę. No właśnie. I to jest moje ostatnie pytanie dla naszego gościa. Czy generał Własow przeszedł na stronę Niemców? Stał się niemieckim, jakby to nazwać, nie wiem, kolaborantem, pomocnikiem, czy też tą decyzję należy interpretować zupełnie inaczej? Fizycznie i formalnie przeszedł oczywiście na stronę Niemców, a faktycznie przeszedł na stronę sił antybolszewickich, które jako jedyne toczyły wojnę ze Związkiem Sowieckim. Abstrahując od celów, które stawiał sobie Adolf Hitler, no Własow starał się wykorzystać fakt, jak zresztą wielu Rosjan, taki oto, że to siły zbrojne Rzeszy Niemieckiej uczestniczą w zmaganiach militarnych z Armią Czerwoną. I czyli w zasadzie wyboru wielkiego nie miał, no tak? Nie miał, jeżeli chodzi o sojuszników. Nikt inny tej wojny, jak tylko właśnie Rzesza Adolfa Hitlera ze Związkiem Sowieckim, nie toczył i nikt jej toczyć nie chciał, jak pokazała potem historia, ani Amerykanie, ani Brytyjczycy. No mało tego, panie Arkadiuszu, przypomnijmy jeszcze jedną rzecz. W momencie, kiedy Własow podjął swoją akcję, próbę skazaną, tak jak mówiliśmy, na niepowodzenie wyzwolenia Rosji spod bolszewickiej okupacji, no to wspaniałe demokracje Zachodu, no nie mógł się do nich zgłosić, do Anglików i Amerykanów, no bo oni... sojusznikami Stalina. No właśnie, cóż za zbieg okoliczności, byli akurat sojusznikami Stalina, który tego Własowa i cały naród rosyjski gnębił, prawda? No więc jeżeli kiedyś spotkają się państwo z pytaniem, no dlaczego Własow się sprzymierzył z tym strasznym Hitlerem, nie mógł sprzymierzyć się z Churchillem i Rooseveltem, no to jak ktoś zadaje takie pytanie, no to oczywiście jest to kompletnie niepoważne. Tylko Niemcy walczyli z Sowietami i wielkiego wyboru na rynku nie było. Dokładnie tak. Panie Arkadiuszu, to co? Co pan by powiedział na te argumenty, które mówią, że Własow to był zdrajca? No jest to słuszna opinia. Zdradził Związek Sowiecki, zdradził ideały ruchu bolszewickiego, no ale trzeba pamiętać o tym, że obok tego, że był
zdrajcą. Był jednocześnie wielkim rosyjskim patriotą. I dobrze, że ten, pomimo tego, że ten jego życiorys związany był z partią bolszewicką, ze służbą w Armii Czerwonej, w roku 1942 przeszedł na dobrą stronę, czy słuszną stronę mocy, a więc na stronę sił antybolszewickich. Powtarzam, abstrahując od tego, jakie tam kierownictwo III Rzeszy cele sobie wyznaczało, ale Własow wierzył w to, że czas już na to, aby sami Rosjanie podjęli próbę odzyskania dla siebie, dla interesów rosyjskich swojej ojczyzny. I Własow taką próbę podjął, jak się okazało, nieudaną, ale myślę, że żadnego innego pomysłu w tej materii nie było. I możliwości także Własow zdradził Sowietów, to na pewno, to się z panem zgadzam, no ale nie przeszedł, no nie stał się nagle miłośnikiem Hitlera, nie zrobił tego z miłości do Hitlera, tylko odwrotnie, Hitlerem pogardzał. Jego koncepcja Lebensraum była jaskrawo, skrajnie przeciwna do koncepcji Własowa. Własow przeszedł na stronę Rosji, można tak powiedzieć. Zapłacił za to straszliwą cenę. Sam został zgładzony przez bolszewików. Zemsta Stalina go dosięgnęła i dodajmy najbardziej szokujący fakt, kiedy Własow był po stronie Niemców, wtedy Stalin kazał zamordować jego żonę i małego, ukochanego synka. Także wielka tragedia tego oficera, który znalazł się między młotem a kowadłem, między Hitlerem a Stalinem i oddał życie. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo Państwu za obejrzenie dzisiejszej dyskusji, panu Arkadiuszowi Karbowiakowi za tą zajmującą opowieść i rozmowę o Własowie. Dziękuję również. Dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie. Jeżeli interesuje Państwa tragedia generała Własowa to i w ogóle szaleństwo polityki III Rzeszy na Wschodzie, to polecam Państwu moją książkę Niemcy. Tam jedna z części jest poświęcona właśnie Własowowi i innym próbom porozumienia byłych obywateli sowieckich z Niemcami i tym gorzkim końcem, jakim to się, jaki to przyniosło. Drodzy Państwo, wspierajcie nas na Patronite, subskrybujcie kanał Historia Realna, lajkujcie filmy. Ja Państwu dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji następnej rozmowy historycznej. Piotr Zychowicz, Historia Realna.